Kochani, teraz Wam zdradzę pewną tajną, złotą zasadę działania algorytmu YouTube'a. Otóż, aby film miał większe szanse na jakieś tam zasięgi, na komercyjny sukces, na zgarnięcie mnóstwa pieniędzy, musi trwać minimum 8 minut. Kiedyś to było 10, teraz jest 8. Dlaczego 8? Bo dla filmów o długości od 8 minut w górę YouTube wpycha reklamy także w środek tego materiału, więc bardziej takie filmy promuje, no bo po prostu sam też może na nich więcej zarobić. A mówię o tym dlatego, ponieważ zrodziło to pewien problem. Otóż mam mało do powiedzenia, bo X.com poprosił mnie, żebym nagrał taki materiał, w którym pokażę, jak to teraz wygląda u Huawei'a z tymi usługami Google'a, jak wgrać usługi Google'a na tablet Huawei'a. No i pomyślałem sobie, spoko, zrobię taki hehe, profesjonalny tutorial, krok po kroku opiszę co i jak. No i od razu po konfiguracji tego tabletu włączyłem sobie nagrywanie ekranu. Myślę, zrobię to na żywca, po raz pierwszy od dłuższego czasu. I całe nagranie z tego ekranu, włącznie z tym, jak się tam loguje na moje konto Google i wpisuje hasła i ściąga pierwsze aplikacje, trwa minutę i 44 sekundy. Więc jak mawiał Ryszard Rynkowski bodaj, może razem pomilczymy parę chwil. Nie no, powiem Wam tak krótko, jak to wygląda na przykładzie nowiutkiego, pięknego, ach, jakże pięknego, Huawei'a MatePada Pro 12.2 Paper Matte. Liczba cyferek w cenie jest równie długa jak słów w nazwie. Ale to dlatego, że to jest tablet z bardzo, bardzo wysokiej półki. Może go odłączę i na moment pokażę. On ma rywalizować z iPadem Pro i sprzętowo myślę, że całkiem daje radę. Ma ekran Paper Matte, czyli taki, na którym jak widać, wszystko widać i on właściwie nie odbija światła i to wygląda niesamowicie. Ja po tym, jak testowałem pierwszy tablet tego typu, Huawei z ekranem tego typu, mówię jak Tiger Bonzo teraz, że tego typu. Po intensywnych testach takiego ekranu kupiłem sobie taką, nie tego typu, folię na ekran mojego telefonu i zacząłem też korzystać z takiego ekranu bardziej matowego, chociaż przyznaję, że folia to nie jest to samo, bo folia i ucina z maksymalnej jasności i z ostrości tego obrazu, a tutaj to po prostu jest niesamowite, bo to wygląda jak nadrukowane w bardzo wysokiej jakości na kartce. I samo to jest jeszcze takie bardziej właśnie jak papier w dotyku. Samo to jest game changer świata tabletów, naprawdę. Ale dobra, do tego sobie jeszcze wrócimy. A tymczasem podłączmy go znowuż. To akurat troszkę wada, że nie dostosowuję tego obrazu pokazywanego na dużym ekranie do jego proporcji, no ale dobra, już nie będziemy się czepiać. I powiedzmy, jak to jest z tymi usługami Google'a. Otóż w tej chwili nowe urządzenie Huawei'a, w tym te tablety wspierają coś takiego, co nazywa się Micro G i to jest alternatywny dostęp właśnie do usług Google, do logowania się na koncie Google. I myślicie, kurde, ale jak alternatywny i nieoficjalny, to pewnie jest to coś niebezpiecznego. Otóż nie do końca, a właściwie to nawet w ogóle nie jest niebezpieczne, czego najlepiej dowodzi chyba fakt, że ja tutaj jestem zalogowany na moje własne, właśnie nie do końca prywatne konto Google, na konto, które mi służy do zarabiania pieniędzy i gdybym je stracił, bo właśnie coś by tam było nie halo, no to miałbym na pewno miałbym poważne problemy, za to nie miałbym pieniędzy. Jak widzicie, YouTube działa jak natura chciała, wszystko jest identycznie jak na każdym innym urządzeniu z Androidem. No i super. A cóż to jest to Micro G? No właśnie wiele lat temu pewien gość pomyślał sobie, że Google rozwija swój Android Open Source Project, czyli taką bazową wersję Androida, na której opiera się również Harmony OS od Huawei'a, ale w skład Android Open Source nie wchodzą właśnie usługi Google'a, które przecież są bardzo ważnym elementem tego całego ekosystemu i żeby jakieś alternatywne wersje systemów dla smartfonów, takie jak kiedyś popularny Cyanogen Motel albo wiele, wiele innych i dla bezpieczeństwa po prostu, dla przyszłości naszych dzieci i na sytuacje takie jak z tym Huawei'em, on stwierdził, że opracuje sobie alternatywną metodę dostępu do tych właśnie usług, która z poziomu użytkownika wygląda dokładnie tak samo jak ta oficjalna. Projekt jest otwartośródłowy, ma swój bardzo długi wpis na Wikipedii i istnieje już od wielu, wielu, wielu lat, więc raczej nic się z nim nie stanie i ja na przykład ufam mu w pełni. Otwarte źródło też o czymś świadczy. I gdyby jeszcze to kogoś nie przekonywało, to dodam, że jest oficjalnie, a przynajmniej przez jakiś czas był, wspierany przez niemiecki rząd finansowo, a żadna inicjatywa kiedykolwiek wspierana przez rząd niemiecki nigdy nie była zła. Chyba. No i tak, z grubsza cała jakże poważna instalacja usług Google wygląda tak, że wchodzicie sobie w sklep AppGallery tuż po
kupieniu sobie tego bądź też innego tabletu. Wpisujecie sobie nazwę jakiejś aplikacji od Google, na przykład mapy, i wtedy tablet Was zapyta, czy chcielibyście sobie razem z tym zainstalować Micro G. Mówicie, że tak. No i to już właściwie tyle. I normalnie się te aplikacje instalują i działają jak natywne aplikacje na każdym innym smartfonie czy tablecie i mają normalnie obsługę powiadomień i uaktualniają się, synchronizują dane generalnie. Wszystko działa zupełnie normalnie i tak jak działać powinno. Ja mam tutaj mapy, mam właśnie YouTube'a, mam dysk i jest, no, narzekać nie mam na co. Natomiast skłamałbym mówiąc, że to jest aż takie proste, gdyż jest jeszcze krok drugi, bo niektórych aplikacji nie ma bezpośrednio w App Gallery, to znaczy nie wyszukują się. I żeby je sobie pobrać, należy pobrać taką aplikację Gbox, która z kolei robi Wam taką wirtualną maszynę wewnątrz Waszego tabletu. I tutaj już normalnie macie sklep Google Play i można sobie wszystko instalować, tak jak Pan Bóg przykazał. I tutaj ciekawe, że aplikację mam zainstalowaną przez tego Gboxa, na którym nie logowałem się na tym samym koncie specjalnie, żeby sprawdzić, a mimo tego YouTube Music zalogowało mi przez Micro G na moje to konto Google, na którym zarabiam i to, które widzieliście przed chwilą, więc no, jeżeli to już zrobicie raz, to wszystko działa bardzo spójnie i tak jak działać powinno i po prostu działa. Tak, mam też jakieś gry dla testu, w Sonika na monitorze akurat nie ma trochę sensu grać, ale w każdym razie nie spotkałem się jeszcze z żadnymi problemami, które wynikałyby z tej nieobecności usług Google na tym tablecie, więc jest bardzo spoko. Rozumiem, że jest to pewna niedogodność i absolutnie się z tym zgadzam, natomiast rozwiązanie tej niedogodności zajmuje minutę 44, miałem tego nagrania ekranu i z tym Gboxem to pewnie drugie tyle, więc niecałe 4 minuty po to, żeby mieć tablet bardzo fajny w cenie niższej niż u konkurencji. Co prawda ten akurat jest drogi, to nawet bardzo drogi, ale mówię o tabletach Huawei, ja tak ogólnie. Ten też muszę kilka słów skomentować. Ekran to jest OLED 144 Hz i jest absolutnie zajebisty, jeszcze ten paper mat. Klawiatura bardzo mi przypomina klawiaturę z poprzedniej generacji iPadów Pro. Ma niezły touchpad na tej klawiaturze, który wspiera też dużo różnych gestów. Ta z obecnej generacji iPadów Pro jest trochę lepsza, no ale ona też kosztuje chyba sama w sobie 1800 zł, a tutaj jest dodawana w zestawie, który do 10 listopada, bodaj bez promocja, można sobie zgarnąć za złotych 3700. W zestawie jest też rysik, który również mogę powiedzieć, że rywalizuje sprawnie z rysikiem iPadowym i to bardzo sprawnie, jeszcze tutaj się fajnie po tym ekranie pisze. I rysik jest fantastycznym, pełnoprawnym narzędziem do robienia takich właśnie oto na przykład wspaniałych, pięknych dzieł sztuki. Wygodne też. No, Huawei nie chwali się tym, jaki tutaj w środku siedzi procesor, bo nie ma się czym chwalić, bo jest to Kirin, który wydajnością odstaje nawet od procków z dwuletnich flagowych smartfonów. Natomiast z tym, jak ten tablet działa, raczej nie czuć tego, że czegoś tutaj brakuje. Poza teoretyczną wydajnością, to do jakiejś pracy kreatywnej wydaje się właśnie bardzo fajne narzędzie, które pod pewnymi względami mogłoby nawet zastąpić laptopa, podobnie jak właśnie iPad Pro. Głośniki ma fantastyczne. No i tutaj wyjątkowo ważne, że bogaty zestaw sprzedażowy zawiera coś, za co niektóre firmy koszą po 150 zł. Ściereczkę, jak Apple'ową zwykło się nazywać iShmatą, to przypuszczam, że tę Huawei'ową powinno się nazywać No dobra, to nie brzmi zbyt dobrze. Natomiast warto zaznaczyć, że w zestawie sprzedażowym nie ma ładowarki, z tego już rezygnują chyba wszyscy na rynkach europejskich. Nie widziałem informacji o tym żadnej recenzji, a to chyba dlatego, że w zestawie recenzenckim ładowarka jest, bo ten zestaw pochodzi z innego regionu, tam nawet ta ładowarka ma inną wtyczkę, ale z tego, co się doczytałem na naszych polskich stronach, polskich sklepów, jak X.com, no to u nas tej ładowarki nie ma, a szkoda, bo tablet się ładuje z maksymalną mocą 100 W. Ja myślę, że jeszcze na moim kanale pewnie pokażę sobie dokładniej inne nowe tablety Huawei, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ponad 3,5 tysiąca złotych za tablet, no to jest jednak bardzo dużo. Ale na rynku takich tabletów, świetnie wykonanych, on w ogóle trochę może taki cygański, ale nic nie mam właśnie do kultury romskiej, dlatego nie jest to niemiłe, ale na pewno wygląda bardzo elegancko i tak oryginalnie. No, to na rynku tabletów ładnie wykonanych, tak smukłych, bo on ma tutaj 5,5 mm,
tak bogato wyposażonych, z klawiaturą, która naprawdę jest fajna i używalna, z rysikiem, który ma zerowego laga i wyczuwa wiele tysięcy stopni nacisku, no to jedyną konkurencją, jaka przychodzi mi do głowy, jeszcze mówiłem, że matowy ekran i OLED i 144 Hz, no to jedyną konkurencją naprawdę jest iPad Pro. Więc jeżeli komuś nie siedzi iPad OS albo nie siedzi wydawanie kilku tysięcy złotych więcej, bo tam te wszystkie klawiatury i inne pierdoły są sprzedawane osobno, no to chyba nie ma wyjścia i trzeba kupić to. Dajcie znać, czy dla Was takie wielkie problemy w stylu nie działa Google Pay w tablecie są nie do przeskoczenia, czy też sprzęt Huawei'a na tym rynku tabletów byście rozważyli. My widzimy się na kanale X.com. Pewnie już niedługo, chociaż kurde, mam dużo roboty i wolałbym, żeby mi nie kazali zbyt dużo nagrywać. No, ale takie jest życie. Zarabiać jakoś trzeba. Na razie.